gdy ci życie ucieka, kochany, to nie goń go. Gdy już tydzień chodzisz jak we śnie, to nie łudź się. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami zaśpiewa ci. Jeden kiosk, drugi kiosk, trzeci, czwarty. Małe piwko z korzeniami zastąpi łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Jadłeś co, synu? No mamo, nie ma nic do jedzenia normalnie w tej szafce. Nie ma nic do jedzenia. Wszystko jest. Jest masło, jest ser, jest chleb. Wszystko dla ciebie. Trzeba sobie było wziąć. Oj, mamo. Mama to mnie chyba przeżyje. Co mama tu przyniosła? Wszystko przyniosłam z miasta. Na obiad kupiłam mięso, na barszcz, chleb. Wszystko. Piwa nie było? Nie było, bo zapomniałam wziąć. Mamo, mama dostała rentę? Dostałam. Mama mi da trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie, dziecko. Masz wszystko. Jedzenie, ubranie. Mamo, a gdzie są te pieniądze? Na razie schowane. A gdzie mama je schowała? Nie powiem. No gdzie mama je schowała? Nie powiem ci teraz. Teraz w tej chwili nie powiem i już. Mamo, bo się potnę. Mówi syn. Oj, mamo, mamo. Gdzie mama schowała te pieniądze? W tej chwili ci nie potrzeba, dziecko. Skąd mama wie, potrzeba czy nie potrzeba? Gdy ci rączki już drżą, mój kochany, to nie bój się. Kiedy toniesz w powietrzu jak rybka, pamiętaj, że małe piwko z korzeniami zastąpi łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Małe piwko z korzeniami zastąpi łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczy. Ja to muszę całą beczkę. Nie, nie widziałem. Patrzcie. Karola! Karola! Boga! Stola! Gdzieś ty był, jak nie było? Byłem na czasach, w Ronki Zdrój. Pełnopłatne, co? Tak, dostałem w nagrodę 12 Wojtków. Odpękałem wszystko od dzwonka do dzwonka. Teraz jestem czysty jak łza. Ale widzę, że cię to nie wycieńczyło specjalnie. Panie Dziedziu, 4 piwa. Jak panie Karola, tylko 4? Zarobiłem. 6 piw. I jedno małe. A jak tam było? Opowiadaj. Jeszcze piwka? Co u Mojki, co u niego słychać? Rozumiesz, no Mojka, no z tego, z Brzozowej przerzucił się na Sztamajzę, potem na politurę, potem chciał atrament pić, ale wiesz... Patrz, patrz, tygrys lubi świeże mięso. Patrz, jak ty będzie. Dzień dobry.
Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, panie sierżancie. Czego pan sobie życzy? Piwko? Piwko. A co jeszcze pani tam ma? A jeszcze to jest to. No to piwko. Duże. Dobry człowiek. No to cześć, chłopaki. Cześć. Na drugą cześć. Muszę być w robocie. Cześć. Cześć. Trzyma się. A ty co, też pękasz? Co mam pękać? Chodzi o to, żeby się przejść po mieście. Stefan idzie ze mną? Pewnie, że idę. No to lecimy. Panowie, kufle oddawać. Panie Karolak, chwileczkę. Panie Karolak, ja chciałem pana o coś osobiście zapytać. Dlaczego pan się tu kręci? Panie Tufta, pan mnie doskonale, czy chciał, czy nie chciał, muszę się tu kręcić, ponieważ mieszkam tutaj w tym domu i nic na to nie poradzę. Panie sierżancie, daj mu pan M3 w innej dzielnicy, z gazem, z łazienką, z wodą, z kobitą jeszcze, to panie, przestanie się tu kręcić. Panie Franczak, to, że pana wołają kolesie króla Albanii, to jeszcze nie powód, żeby pan żartował ze mną. A czy ja coś Niech pan mówię, to sobie panie. Raz na zawsze zapamięta. Tu nie ma żartu. Tu organa władzy są. Tak wam się tam w kiciu powodziło. No nie mogę narzekać. Byłem w kuchni dietetycznej. Przybyło mi 6 kg. Daj Boże wszystkim na wolności. Jeszcze takie wyżywienie, jakie miałem w więzieniu. A jak tam było z paleniem? No, za chleb. Dostanie wszystko. Dawno wyszliście? 3 miesiące temu. I nie pracujecie? No, na razie odpoczywam, żeby nabrać sił. A za coście się dzieli? Za niewinność. Nie no, pytam się za co. Panie Tufta, ja jestem porządnym człowiekiem. Nie kradnę. A pański poprzednik znęcał się nade mną, że źle przechodziłem w jezdnie. I nie pracujecie? Mam matkę. Ile wy macie lat? 38. On? 1738. 73. No to nie wstyd wam być na utrzymaniu matki? Panie Tufta, człowiek, który ma matkę, zawsze pozostanie dzieckiem. Dopiero kiedy ją straci, dba o swoje wyżywienie. Tu wiek nie odgrywa żadnej roli. Panie Karolak, ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł. Wychodzisz? Niech się mama nie boi. Zaraz wracam. Tylko się nie upij, synku, bo jesteś za ciężki do rozbierania. Niech mama spróbuje. Nie, tego nie spróbuję. Dzień dobry, pani Sobikowa. A, dzień dobry. Wrócił pan już. Tak. To dobrze. Panie Karolak! Co jest? Mam do pana sprawę. Ale ja do pana nie mam. Niech pan pozwoli. Ja nie mam do pana żadnego interesu. Mam tutaj takie carte blanche dla pana. Proszę. Pan to podpisze. Po co mi to? Zapozna się pan z treścią i zgłosi tam, gdzie podano.
Zresztą nie będzie pan w tym odosobniony. Pańscy koledzy również dostali takie bumagi. O, do takiej roboty to bym się chętnie najął. Nawet na trzecią zmianę i za frajer. O! 36. Panie Lisak, jest dla pana robota za 2400 plus 15% kwartalnej premii. Ja się nie pytam, Leleczko, ile ja tam zarobię. Mnie to interesuje, co będę mógł ukraść. Panie kierowniczko! Panie Lisak, jak pan się nie uspokoi, to wezmę milicję. A mnie to wieś. Tak jest, tak jest. Co za chamstwo, co się za... 18. Zawód? Ślusarz. Kozłowski Jan. Tak. Skierowanie, proszę. Gdzie jest ulica Wylotowa? Kto wie, gdzie jest ulica Wylotowa? Milicjanta ci was. Milicjanta się nie będę pytał, drogę do roboty. Gdzie mnie panika wysyła? Na wieś? Jestem ze Śródmieścia. Panika może sobie sama jechać na wieś. Pod grusze. Chłopy by mieli niezłą zabawę na przednówku z panienką. Trzeba mieć tylko parę złotych, a potem robota zawsze się znajdzie. Trzeba ją załatwić u woźnego, nie w okienku, a u woźnego. Trzeba przyjść do woźnego, powiedzieć dwa słowa jak i co i robota jest. W okienku jest robota dla chamów i frajerów. Woźny wykupuje co najlepsze kartki, potem nic nie zostaje, sprzedaje je, a barachłowy wieszają w gablocie. I robota załatwiona. Tak, se możesz czekać, żylaków dostanie. Stary jest cwany. Na kantach zęby zjadł. Trzeba umieć z nim gadać, trzeba przyjść, dać w łapę. Na robotę trzeba zarobić. Inaczej zdechniesz jak pies pod kłosem. Pieniądze, robota, robota, pieniądze. Potrzebuję 10 ludzi, chętnych do ciężkiej roboty. Silnych ludzi. No co panowie? Dogadamy się? Za stary jesteś, dziadku, do takiej roboty. Ile masz lat? Nie jestem taki stary, na jakiego wyglądam. 45. Wyglądasz na 60. Jestem w sile wieku. Jestem silny jak byk. Ja... Za południówki nie... mogę cię zatrudnić. Jeden już jest. Jeszcze 9. Jest nas 2. Ty się nie liczysz, ale stój jak stoisz. No więc potrzeba jeszcze 9.
Otwieraj. Właśnie na wóz. Jedziemy. Jadą do roboty. A my do pracy. Siadajcie, jesteśmy na miejscu. Zaczekajcie, panowie, tutaj. Co to za fabryka? Cholera wie. Jakiś nowy zakład. Ciekawe, co oni tu produkują. Wykawaczki. Głupi jestem. Się panią. Przepraszam, panowie. Niezła. Panowie, będę łaskawi wejść. Proszę, palcie. Nazywam się Piątek.
piątek 13 maja. Jestem w tym zakładzie kierownikiem, czymś w rodzaju dyrektora. Odpowiadam za produkcję tego zakładu. Roboty jest po uszy, ale nie mamy ludzi. Dlatego was tu ściągnąłem. Trzeba rozładować 5 wagonów gryzu. Wagony stoją od kilku dni na bocznicy. Osiowe biją. Mamy umowy z zagranicznym kontrahentem, które muszą być dotrzymane w terminie. Robota jest słabo płatna. Za wywalenie 1 tony gryzu i odtaczkowanie jej nie bliżej niż 7 metrów od wagonu cennik przewiduje 3 złote i 1 grosz. Zaraz wam przyniosę z magazynu kombinezony i buty, a łopaty dostaniecie na dole. Nigdy nie robiłem łopatą. Nie szkodzi, będziesz miał okazję. Ja mu dam 4 złote i niech sam zasuwa. Mnie, nie do łopaty! Mnie starego fachowca, kurczę, pieprzą! Nie wpadać wcale. Na razie w domu mam co jeść. Z głodu nie zdechnę. Tak jest! Nie, kości też nie narobiłem. Taki bolszy, jak ja ruszę ręką albo nogą. Dowcipnij się, nieznach. Od razu zamknij do puszki, mamy to zdanie. To do syłka, Syber! Pol Syber. Ja chcę sam robić. Blachę zakładam na oczy, dajcie jakieś pieniądze. Żeby mógł potem mówić, że on ci tyle daje. To nie jest poważny. Co to za trzy złoty? Gdzie on żyje? Ja jestem bliższany ze mną poważnie. Fabryka. 3 złote jeden grosz za tonę. A ja tam od niego nic nie chcę. Niech mnie tylko odwiezie do domu i koniec. Mam rację. Panowie, choć trzeba się lecać do domu. Albo idziemy do domu, albo zostajemy. Nie, nie. Chcecie we wce. Tak jest zabierzone, to jest. Nie odwiezie. Tu są kombinezony. Dobierzcie sobie buty, żeby nóg nie poobcierać. No na co czekacie? My za te pieniądze tej roboty nie będziemy robić. Mów tylko za siebie, nie mów za innych. Oni też mają języki w gębach. A poza tym ja cennika nie zmienię. Nie ja go ustalałem. Ja też nie. Skończ mi lepiej tę rozmowę, do niczego ona nie doprowadzi. Mówcie coś. Zapomnieliście języka w gębie? Nie ma odważnych? Powiedzcie, co się tu mówili. Czemu się nie przebieracie? Wcale forsa nie robię. Ja też nie. Ja też nie. Ciebie zupełnie niepotrzebnie tutaj przywiozłem. Wcale mi na tobie nie zależy. Ale skoro już ty się znalazłeś, to się cicho. I zamknij dziób, pociekarze wyrzuci za bramę. Ta robota nie dla nas. Do łopaty niech pan sobie poszuka prostych ludzi z ulicy. Nie jesteśmy fachowcami. Nie oderwałem was od warsztatu. Byliście bez roboty i to mi zupełnie wystarczyło. Na drugi raz nie będę taki głupi. Każdy sobie na podeszwie wypisać 100 zł za godzinę. Rozumiesz? To zostaw sobie na jutro, a dzisiaj patrz na to, z czego masz chleb. Przestań gadać i wciągnij kombinezon, bo szkoda czasu. To znaczy, że jesteśmy jakby... Nie jesteście uwięzieni, tylko koniecznie potrzebni do roboty. To wszystko. Zrobicie to, czego od was wymagam, otrzymacie pieniądze za pracę i możemy się więcej nie znać. Trzeba nam było na pośredniaku powiedzieć, jak robota, jaka cena. A nie teraz dopiero. O, właśnie, co za różnica, tam czy tu? Dla mnie tego nie robicie. To nie jest moje prywatne przedsiębiorstwo, tak samo moje, jak i wasze. Robicie to dla siebie i dla swoich wnuków, tak samo jak ja dla siebie tego nie robię. Co tam pan będzie nam wyjeżdżał z wnukami? Wielu nas dzieci jeszcze nie ma, pan będzie o wnukach. Oni mają swoje zmartwienia, my tymczasem mamy swoje. Przepraszam. Co się stało, panie Włodarczyk? Nie idź. To dobrze. A co pan robił dzisiaj? Chciałem kupić 20 płaszczy gumowych. I co, kupił je pan? Nie. Całe miasto zjeździłem za tymi płaszczami. Nigdzie ich nie dostałem. Wychowiec pana, panie Wodarczyk. Tak. Od jutra codziennie rano będzie się pan u mnie meldował. Ja osobiście będę panu przydzielał robotę na cały dzień. Zgoda? Tak, panie kierowniku. A teraz niech pan posłucha uważnie.
W ciągu 5 minut chcę tu widzieć przewodniczącego Rady Zakładowej. Dobrze. Jest pan wolny. Gorąco tu. Przepraszam. Mówi Piątek. W moim pokoju brak powietrza. Stary, on mówi, że w jego pokoju brakuje powietrza. Panie kierowniku, dobre urządzenie. Tak. No dobre, ale panie Sobota, my za te pieniądze to nawet z panem gadać nie będziemy. Szkoda czasu i atłasu. Weźmiecie się za robotę, zrobicie co do was należy, jestem tego pewien. Nie, nie, nie. Za te pieniądze, panie kierowniku, żaden z nas ani ręką, ani nogą nie ruszy. Mnie się nie śpieszy, mogę tu siedzieć z wami nawet całą noc. Mam tutaj do czytania, o, hrabinę Kozel. Co za bajdactwo. Dziś bez powodu można człowieka wyrzucić z roboty. Albo jak teraz, zamknąć jakieś tam noże. Stulpysk, ty! Chciałbyś z pewnością brać forsę za frajer, co? Nie, za robotę. Pracujesz, ty i robota. Gdzie ostatnio pracowałeś? W takim burdelu jak ten. I co? Odszedłem po miesiącu. Odszedłeś, czy cię wyrzucili? Jestem łajnym, żeby mnie można było wziąć na łopatę. Tak ci się tylko wydaje. Platformy zostały załadowane płytami z konwersatorem. Panie Włodarczyk, ustaliliśmy na odprawie. Ale co? Idźcie, mówiłem. Ileż razy można dyskutować? Ale niech mnie pan wysłucha, inne platformy są w ekspedycji. No, nie pan zrozumie. Ja przecież przepisów nie... Ale zrozumcie do jasnych choler. Jeżeli o wam nie dośle, to skąd ja mam wezmę? Panie przewodniczący. Jak się masz, Kaziu? Co jest? Słuchaj, Kaziu, czy ty masz jakieś pieniądze przeznaczone na nagrody? Mam. A o co chodzi? Przywiozłem tych ludzi do roboty. Więc co jest? Czego to starczy? A nie chcą rozładować wagonów za tę cenę. Nie myśmy ustalali cennik i my tych cen nie zmienimy. Ale jest nieżyciowy, był dobry 20 lat temu. Ale obowiązuje do dziś, nie? Nie potrzebujemy zmieniać cennika, wystarczy go tylko uzupełnić i wszystko będzie dobrze. Jak to zrobimy? Ja mam fundusz reprezentacyjny, a ty masz pieniądze przeznaczone na nagrody. Ty wyasygnujesz pewną kwotę na upominki, ja urządzę dla tych ludzi przyjęcie. A oni odwalą nam robotę. Poniał? To co, potraktujemy ich jako wycieczkę? No, coś w tym rodzaju. Na wszystko będziemy mieli rachunki, także w razie jakiejś kontroli. Oboje jesteśmy kryci. No ale wiesz, to... Ale przynajmniej robota cała będzie zrobiona. Wierzę, przecież mamy... terminowe umowy z Włochami na dostawę płyt. Jeżeli wykonamy je w terminie, państwu wpłyną dewizy, a nam premie. A jeżeli tego nie wykonamy, nikt się nie będzie pytał, kto był winien niewykonania planu, pospią się kary i w ogóle nie ma o czym mówić. No dobra, stoi. Pamiętaj, że obaj jesteśmy odpowiedzialni za ten zakład. Panowie, jest teraz 11:00. To do 16, 17 powinniście się już chyba ze wszystkim uporać, nie? A o 17 przyjęcie. Nie
Panowie, dobierzcie się parami i jazda. Po dwóch na wagony. Zaraz, zaraz. Im szybciej to zrobicie, tym będzie lepiej. Dla wszystkich. Dla was też. Co ja właściwie tu robię? Co ja tu robię? Odwrotnie taczkę. Odwrotnie taczkę mówię. Co to za łopata jest? No, ruszaj się, ruszaj się. Zadnie czaszki. Nie będziesz mnie poganiał, świnia. No, zdaje się, że w porządku. Jak widać, nie?
Panowie, zabierajcie rzeczy i do łaźni. Co? Obłukać się nie można, no co? Wynochasz. Co dajże mi z Boga, no co że nie... Zobacz ty! Dalej stąd, umyć się nie można. No gdzie ja mam się myć? No co, no co, no kurczę, nie wiem. Panowie! Tu macie ręcznik. Tylko do zwrotu. Proszę, zajmujcie miejsca. Niech każdy siada, gdzie jest mu wygodniej, gdzie mu przyjemniej. Proszę bardzo. Niech pan siada, panie kolego. Dzisiaj zasługuje pan na moje szczególne poważanie. Nie no, pan da przykład. A nie. Panowie są moimi gośćmi. Proszę, siadajcie, panowie. No to co? Pani pierwsza, nie? Pani Krysiu, niech pani przyniesie kieliszki i na razie jest pani wolna. Pani Krysiu? Tak. Niech pani postawi kieliszki i jest pani na razie wolna. Tak. Proszę, proszę panowie. Proszę, pijcie panowie, jedźcie, czym chata bogata. Rozlejemy to, nie? Komu tam jeszcze? Dobra. Panowie, co to jest? Przecież to na pluskwa. Panie kierowniku, my tego nie będziemy pić. To jest dobre dla umysłowych. Dla umysłowych, buchalterów. I prezydenta. Mościckiego, nie? Trudno. Musimy pić to, co jest. Tu nie ma co tamto. To jest reprezentacyjne przyjęcie. Panowie, jesteście tu oficjalną delegacją. To są najlepsze gatunkowo trunki. A przyznacie, co? Delegacji nie wypada częstować czystą gorzałą. Nie? Panowie, no. Zdrowie roboczych. No to... Dosyć. Wyleć. Panowie, jeść? Zakąszajcie. Wszystko, co na tym stole jest wasze.
A to powiedziałem, to czy tyle żarcie, a to mi się chopi. Nie, 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 zachowuj się, zachowuj się. Gdzie to stoi? Prosto z półnyka, tak naprawdę. Cudowny bajka. Olej tam. Panowie? Proponuję wypić zdrowie naszego kochanego kierownika. Tak jest, tak jest, tak jest. No to za to 10 ton. Co je mam w kościach? Zdrowia, zdrowia. Cyk, to czekaj. Panowie, niech żyje Wielki Piątek. Brawo! Borys, po lewo! Stary, czekaj na kierownika. Patrz, jak jeden z wodzy siedzi, patrz, jak jest wodzy. Zupełnie. Niech pani zostawi Laura Żadę. Wiem, jestem na razie wolna. Ale wodę wyjechał gdzieś, nie? Tym żelaznym łóżkiem. Ja wiesz, postarał się. Dobre przyjeźdź. Kiką pasztetową, tak? Ja w restauracji jestem. Ty, puścisz chłopa na wesele, to magii wypije. Nie, ja okej. Nie, ty tam opowiadasz. Dajcie go skamuj. A znajmniej tego takiego. Dajcie go skamuj. 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 Ależ to mocny jak zajer, kurczę. Panie kierowniku, napijmy się. Kierowniczek, to on nie oszczędza sobie. Nie, no masz dole. A w tym przecież nie ma nic więcej. Gdzie tam jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Chłopaki, ten on się z nami napije, czy nie? Poszło! No takiemu się. Nie ma żadnego. Zaraz będzie, proszę bardzo. A kiedy czy nie ma pani jakiegoś ludzkiego papierosa? Tak, proszę bardzo. Siota się zaraz. No, nareszcie się są sporty. Weź tam. Panowie, zostawcie chociaż jednego. Zostawcie chociaż jednego. Dobra, nie, to nie. Panowie, panowie, przestańcie, no nie wolno tak, w oczach. No wiecie, bo ja też zacznę, rozumiecie? Panowie, jasne cholery, panowie, co to jest? A co, zupa powinna. O co chodzi? Panowie, spokój. O butterfly, la la la, la la la. Panowie, na każdym przyjęciu jest przemówienie. Prosimy pana kierowniczka o parę słów wypowiedzi. Panowie, w pierwszych słowach składam wam podziękowanie za wasz wysiłek włożony w ogólnonarodową sprawę. Praca na każdym odcinku służy ogółowi, można powiedzieć, całemu narodowi. I że nie może być tak, że jeden tutaj pracuje. Klasa robotnicza pracuje na wszystkich, a wy jesteście wyrzutki pasożytujące gołą dupą na słońcu. I dlatego myślę, że będę wyrazicielem ogółu, jeżeli powiem, że ten dzisiejszy dzień zostanie zapisany złotymi zgłoskami w czarnych księgach waszego życia. Na koniec w imieniu Rady Zakładowej i swoim własnym pozwolę sobie wręczyć każdemu skromny upominek. Panno Krysiu!
Koleżanko, pozwólcie. Listę. Proszę. Co się stało? Nic, nic. Proszę. Proszę. Ciekawe, ile zarobiliśmy. No właśnie. Kierowniku, po ile tego wypadło? 30 zł i 10 groszy. Panowie, proszę, proszę bardzo, podchodzicie kolejno. Śmiało, panowie. Podchodźcie. Proszę, 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 no. Proszę. Lala Łowicka. Dziękuję. Podpiszcie. W którym miejscu? Tam. Rozwój w Armii Mazur w Polsce Ludowej. Dziękuję. Proszę. 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 Proszę bardzo. Album fotograficzny. Dziękuję. Dziękuję. Postaram się. Zegar. Macie szczęście, budzik zagraniczny. O, dziękuję. Książka. Encyklopedia. Przyroda i technika. No i dobrze. Panowie, podchodzić, podchodzić. Klucz, korkociąg. Ale oby nie symbolicznie. A jak jest? Płetwy. Dobry sprzęt turystyczny. Przyda się? No, panowie, panowie. Przechodźcie, podpisujcie. Obraz. Reprodukcja. No, książkę dostałem. Panowie, podchodzicie. Bazon wypalany. Koleżanko, to jest wszystko, tak? Tak. No to jak mówiliśmy, bierzesz? Nie biorę. Oddaję ci rakietę. Ale ja sobie... A budzik dajesz mnie. A co mi będzie dzwoniło? No to nie Nie, no mnie wstajcie. Jestem po kielichu, jak wiecie, nie? No, stąd macie już autobus. No, cześć, dziękuję. Do widzenia, panie kierowniku. Do widzenia, ty. Do widzenia, chłopaki. Cześć, panie kierowniku. Ty, czekaj, podejdź. Nie ma kto zapalić. Ale zimno, ja się Cicho, pan Brodwe! Spokój się, Franku! Franku, ten jego dobie! Kurde, baran dzisiaj! Cicho, Franku! Masz, mały, trzymaj! No co? Czekaj, zasłanie.
Wstawaj. Co to jest? Co się tu dzieje? Jak to co jest? Normalnie z roboty wracam. Co się ma dziać? Przecież widać. Z roboty? O tej porze? Ciężką robotę. No, mogło być gorzej. My do tego nie jesteśmy. Wyglądacie, jakbyście kiosk obrobili. Ale skąd? Ale nie, co to? Weź się żarcie. No to wsiadać, podwieziemy was. Dobra, wsiadać. No jazda. Panie sierżancie, do kariery. Dziękuję, drogi panie sierżancie. Tak, słucham, Piątek. Tak, pracowali. Tak. Nie, w porządku. Tak. Nie, to od nas dostali te prezenty. Tak. Kolację mieli, tak. I potem wyjechali do domu. Dziękuję, do widzenia.